Witam uprzejmie Państwa na konferencji prasowej. Dzisiaj chciałem przedstawić dwa tematy. Jednej ustawy, która już weszła w życie, a drugiej ustawy, która będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Sejmu. Lewica wspólnie z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych przygotowała projekt ustawy o tak zwanej rencie wdowiej. Ten projekt miał charakter obywatelski. Zebrano pod nim ponad 200 tysięcy podpisów, w tym również ponad 1000 podpisów na terenie powiatu gnieźnińskiego. Udało się ten projekt dowieść do finału. Prezydent Rzeczypospolitej podpisał 9 sierpnia projekt ustawy. Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 roku. Natomiast dwa artykuły, które dotyczą przygotowania stosownego programu informatycznego, już weszły w życie. W związku z powyższym Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął już prace związane z przygotowaniem określonych rozwiązań, które będą wdrażały ustawę o rencie wdowiej. Dlaczego jest tak to ważne? Po pierwsze, z danych statystycznych wynika, że 1/5 osób powyżej 65 roku życia zagrożona jest ubóstwem. W szczególności dotyczy to osób samotnych, wtedy kiedy jedna z osób odchodzi, a na drugiej ciążą obowiązki związane z utrzymaniem mieszkania, opłatami stałymi, a świadczenie jest jedno i to jedno świadczenie mogło być własne lub po zmarłym małżonku, czyli tak zwana renta rodzinna. Ona wynosi 85% wartości tej emerytury zmarłego małżonka. Ta ustawa daje możliwość przede wszystkim skorzystania również z drugiej emerytury, czyli własnej lub zmarłego małżonka. Czyli będzie można łączyć emeryturę rodzinną z emeryturą wdowią. Nie ma pełnego happy endu, bo projekt obywatelski zakładał, że będzie docelowo 50% tego drugiego świadczenia. Jednak analiza finansowa, stanów finansów naszych nie pozwoliła na tym etapie wdrożyć cały projekt. Stąd przewidujemy, że od 1 lipca 2025 roku będzie to 15%, natomiast od 1 stycznia 2027 roku 25%. W 2028 roku Rada Ministrów ma dokonać oceny funkcjonowania tego rozwiązania wspierającego samotnych seniorów i podjąć decyzję dotyczącą dalszego ewentualnego zwiększenia tego świadczenia, tak jak przewidywał to projekt obywatelski. Przyjęte przez Sejm rozwiązania w 2025 roku będą kosztować około 4 miliardy złotych, w 2026 9 i 2027, kiedy będzie 25% tej renty wdowiej, to około 15 miliardów złotych. Jeśli chodzi o kto będzie miał prawo do emerytury wdowiej. Po pierwsze, osoba musi osiągnąć wiek emerytalny, czyli kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat. Po drugie, w momencie śmierci współmałżonka, małżonka muszą być we wspólnej, w pożyciu małżeńskim, czyli krótko mówiąc, muszą być małżonkami. Po trzecie, to prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku będą mieli wtedy, kiedy mają prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Czyli krótko mówiąc, jeśli małżonek, załóżmy kobiety, zmarł wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli wieku
a 5 lat, to nie będzie miała prawo. Czyli nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego prawo do tej renty rodzinnej. I oczywiście wypłata tego świadczenia ustaje w momencie, gdy samotna osoba ponownie zawiera związek małżeński. Wysokość tego łączenia własnej emerytury z emeryturą wdowią po zmarłym małżonku lub emerytury rodzinnej z własną emeryturą, tych 15-25%, nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. I to jest w tej chwili 5342 zł, a w przyszłym roku ZUS podaje, że będzie to 5700 zł. Wysokość tego maksymalnego pułapu będzie co roku waloryzowana wskaźnikiem takim jak świadczenia emerytalno-rentowe. Projekt obywatelski przewidywał trzykrotność średniej emerytury, to wówczas byłoby około 10 tysięcy. Niemniej jednak w systemie naszym ubezpieczeniowym ta trzykrotność najniższej emerytury pojawia się za chwilę też w rencie socjalnej, pojawia się w innych rozwiązaniach. W związku z powyższym rząd zaproponował ustawodawcy, żeby tutaj była ta spójność, żeby to było świadczenie jednak kierowane do tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji dochodowej, jeśli chodzi o samotnych emerytów i rencistów. Stąd ta kwota pięciokrotności najniższej emerytury, czyli 5342 zł. Po 1 stycznia osoby zainteresowane będą mogły złożyć wniosek do ZUS-u. Jestem przekonany, że ZUS na swoich stronach internetowych będzie informował o tym, jakie dokumenty, w jaki sposób i tak dalej. Mamy półroczny okres rozpatrywania tych wniosków, bo wypłata nastąpi od 1 lipca 2025 roku. W związku z tym bezpiecznie, tak jak wspomniałem na początku, ZUS w tej chwili już pracuje nad systemem, który będzie wdrażał to świadczenie renty wdowiej. To jest jeden z bardzo ważnych elementów, między innymi dla Lewicy, ale także i dla rządu, związanego z poprawą sytuacji osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Dobrze się składa akurat dla seniorów, co prawda tych będzie niewielu, ale na tym posiedzeniu Sejmu będzie również rozpatrywany rządowy projekt ustawy o świadczeniu honorowym. Czyli dla stulatków, krótko mówiąc, to świadczenie honorowe ma wynosić 6246,13 zł. Do tej pory to świadczenie było jakby na wniosek w drodze wyjątku przyznawane przez prezesa ZUS-u. W tej chwili po wejściu w życie tej ustawy o świadczeniu honorowym będzie wypłacane z mocy prawa bez potrzeby wniosku dla tych, którzy mają świadczenia emerytalno-rentowe. Czyli jakby automatyczne dodatkowa kwota. Te 6246 zł w przeddzień uzyskania, czyli osiągnięcia tych 100 lat. Natomiast osoby, które nie posiadają świadczeń emerytalno-rentowych, będą musiały złożyć wniosek. Będą miały też prawo, ale będą musiały złożyć wniosek i z tego wniosku będzie wynikało, że przynajmniej w tym całym okresie przez 10 lat występowały jakieś relacje podatkowe. Czyli osiągały gdzieś tam dochody przez okres 10 lat, będą miały prawo również do tego świadczenia honorowego, czyli wszyscy, którzy mają świadczenia, to będą z mocy prawa, natomiast dla tych pozostałych, którzy nie mają świadczeń emerytalno-rentowych, na wniosek. To ten projekt rządowy będzie przedmiotem właśnie też na najbliższym posiedzeniu. Drugi projekt obywatelski, który finiszuje w pracy parlamentarnej, też na najbliższym posiedzeniu między 11 a 13 września będzie rozpatrywany, to jest obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej. Po protestach osób z niepełnosprawnościami w Sejmie grupa wokół pani poseł Iwony Hartwich zorganizowała Komitet Obywatelski i przygotowała projekt ustawy o zmianie renty socjalnej.
Ten projekt obywatelski tutaj znów przewidywał, że będzie dla każdej osoby, która ma prawo do renty socjalnej, że będzie ona podniesiona do wysokości płacy minimalnej. Analiza kosztów i możliwości budżetu państwa spowodowały, iż ten projekt w tej chwili wygląda w ten sposób, że prawo do dodatku dopełniającego między wysokością renty socjalnej, czyli 1780 zł, a 4300, czyli 2520 zł, otrzymają osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Czyli z tych około 300 tysięcy to jest 100 tysięcy osób, które będzie miało prawo do tego dodatku dopełniającego. I tutaj jest podobna zasada jak w rencie socjalnej, że jeśli ktoś ma prawo do renty rodzinnej, renty socjalnej i tego dodatku dopełniającego, to łączna wartość nie może przekroczyć trzykrotności tej minimalnej renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli kwotę 5340 zł. Ten dodatek dopełniający dla osób, które mają orzeczenie i mają zapisane, że są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, będzie przyznawany z urzędu. Natomiast wszystkie inne nowe orzeczenia, lekarz orzecznik za zgodą tej osoby ubiegającej się o rentę socjalną będzie również zaznaczał to prawo do świadczenia uzupełniającego dla tych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i niezdolnych do pracy. Czyli na początek wybrano tą grupę osób, które są w najtrudniejszej sytuacji związanych ze stanem zdrowia. Natomiast w trakcie prac pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pan minister Krasoń, obiecał pozostałym tym 200 tysiącom osób, że rząd rozważy wprowadzenie też dla nich innego dodatku. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy nie ma takiej propozycji i taką, która ma szansę być uchwalona, jest ten dodatek dopełniający w kwocie 2520 zł dla osób, które są niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Ta ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. To też jest koszt w tej wersji dla około 100 tysięcy osób, około 3 miliardów złotych. Te rozwiązania są również przedmiotem, czy były przedmiotem uzgodnień w ramach koalicji 15 października i zapewne znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu państwa na przyszły rok. Czyli trzy rozwiązania. Rozwiązania dwa nowe, bo dotyczące renty socjalnej, renty wdowiej, to są nowe rozwiązania w polskim systemie, natomiast to dotyczące świadczenia honorowego reguluje jakby z mocy prawa prawo stulatków do dodatkowego świadczenia w kwocie 6246 zł. Trzecią kwestię, którą co prawda nie sygnalizowałem, ale w związku z tym, że była przerwa wakacyjna, a to się wydarzyło przed przerwą wakacyjną, mianowicie uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2025 rokiem milenium koronacji dwóch pierwszych królów Polski w Gnieźnie. W tej sprawie pojawiły się w Sejmie trzy projekty uchwał, mianowicie projekt sygnowany przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, projekt firmowany przez Polskę 2050 i projekt sygnowany przez Klub Lewicy. Projekt Lewicy i Polski 2050 były bardzo zbieżne i one, to w moim przypadku mogę powiedzieć, są autorstwem władz samorządowych miasta Gniezna. Natomiast projekt Prawa i Sprawiedliwości mówił o ustanowieniu roku 2025 rokiem Królestwa Polskiego w tysięczną rocznicę koronacji Bolesława I Chorobrego i Mieszka II. Na końcu mówił o tym, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu znaczenia tych wydarzeń ustanawia rok 2025 rokiem Królestwa Polskiego w tysięczną rocznicę koronacji Bolesława I Chorobrego i Mieszka II.
W trakcie prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu próbowałem kilkakrotnie przekonać posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale też pozostałych parlamentarzystów z tej komisji, że porozumienie władz samorządowych, władz kościelnych, wojewody, marszałka mówi jednak o tym wydarzeniu ważnym, które odbyło się w Gnieźnie i chodzi o ustanowienie tego roku z podkreśleniem właśnie wydarzeń na terenie miasta Gniezna. Tutaj jakby ze względu na procedury, czyli pierwszy wpłynął projekt posłów PiS-u, pracowano na bazie tego projektu PiS-u i w czasie drugiego czytania nie było zmianki o tym wydarzeniu gnieźnieńskim i w trakcie drugiego czytania zgłosiłem w imieniu Klubu Poselskiego Lewicy cały nowy projekt uchwały, powracający do tego, co przedłożyliśmy, co zaproponował prezydent miasta Gniezna. Jest to rzadkością, bo prace się odbyły, legislatorzy i tak dalej. Udało mi się w ciągu niecałej godziny przekonać pozostałych koalicjantów przed głosowaniem już projektu uchwały i poprawka polegała po pierwsze na zmianie tytułu i po drugie na wpisaniu całego nowego projektu tego pierwotnego tekstu. Udało się głosami koalicji 15 października uchwalić tą uchwałę i mamy ostatnie zdanie tej uchwały. Sejm RP w uznaniu znaczenia tych wydarzeń owocujących założeniem pierwszej dynastii panującej w historii naszego kraju ustanawia rok 2025 rokiem milenium koronacji dwóch pierwszych królów Polski w Gnieźnie. Tutaj można powiedzieć tak, że no wcześniej po jakby pierwszym czytaniu w komisji rozmawiałem panem posłem Zbigniewem Dolatą i tutaj można powiedzieć obiecywał mi, że podejmie po pierwsze negocjacje z klubem, a po drugie zagłosuje za tymi rozwiązaniami jako członek Komitetu Honorowego Obchodów tego wydarzenia na terenie miasta Gniezna. No ale później się okazało, że jednak ta więź polityczna jest ważniejsza jak lokalne sprawy i zagłosował łącznie z klubem. Warto podkreślić, że tutaj w czasie prac nad tym projektem uchwały przedstawiciele Biura Legislacyjnego podkreślali, że fakt, iż Sejm chce podkreślić tysiąclecie Królestwa Polskiego, no jakby podkreśla też ciągłość tego faktu, a przecież nie ma to miejsca. W związku z powyższym też od tej strony formalno-prawnej sugerowano, że powinno być to w innym kontekście podejmowane. Niemniej jednak wówczas nie było takiej zgody i w czasie drugiego czytania też, czyli jakby debaty w Sejmie też nie było, ale najistotniejsze, że udało się przekonać pozostałych te osoby, które koordynowały pracę w poszczególnych klubach, szefów klubów i ta uchwała jest tak, jak przygotowało tutaj to porozumienie na terenie miasta Gniezna. To jest oczywiście pierwszy krok. Teraz bardzo istotny jest sam program wydarzeń, ale także i działania władz samorządowych miasta, powiatu, województwa, komitetu honorowego, jak wynika na czele tego komitetu stoi prezydent Andrzej Duda, tak aby również pozyskać środki finansowe na organizację tego wydarzenia. Na razie nie mam informacji dotyczącej tej kwestii. Myślę, że tutaj no, procedura polega na tym, że jednak w poszczególnych ministerstwach, poszczególnych programach są ogłaszane konkursy. Zobaczymy, jak w trakcie prac budżetowych, czy w ogóle będzie możliwa wpisanie jakiejś właśnie rezerwy celowej na ten cel, ale myślę, że to będzie bardzo trudne. Bardziej trzeba patrzeć w kontekście
poszczególnych resortów, jeśli chodzi o programy, w szczególności Ministerstwa Kultury, ale także środków z budżetu wojewody czy z budżetu marszałka województwa wielkopolskiego. Wiem, że tam są przygotowywane określone rozwiązania. Dziękuję uprzejmie.